karate. Rycerz! Brawo! Rycerz bez? Konia! O, super. Powiedzcie, każdy rycerz ma swojego konia, tak? Nie. Czekaj. Tak? I będzie to poniekąd prawda, tylko ten akurat nie miał. I jakże miałbym przestać płakać, gdy dola taka zła? Każdy swego ma rumaka, a nie mam właśnie ja. Rycerska bracz na swych ogierach na bitwy wielkie pchnie, a mi się serce wprost rozdziera, że nie zabiorą mnie. O! A! Aha! O! O! O, nie zasłanie mi, no! O! Tam z tyłu, dobrze. O. Uwaga! Widzicie to? Tak. Wszyscy widzą? Tak. To tak jest. Kiedy w niewielkim królestwie każdy chce zostać rycerzem, to pewne jest, że prędzej czy później czegoś dla kogoś zabraknie. Tak też było z naszym rycerzem. Ale wróćmy do naszego nieszczęśliwego. Naszego najnieszczęśliwszego na świecie rycerza. On już dosyć miał tego ciągłego. Dosyć. I postanowił samotnie wyruszyć. Chciałbym rycerz, wierzaj mi, wierzaj, że z nim szczęśliwy bym był. Rycerza, słodko bym leżał i o przygodach wciąż śnił. Cały telefon! My jesteśmy trzej łotrowie. Każdy z nas łotry, co się zowie. Kiedy nas spotkasz, los twój marny. Pieniądze, bowiem humor mamy czarny. My jesteśmy trzej łotrowie. Każdy z nas łotry, co się zowie. Kiedy nas spotkasz, los twój marny. Bowiem humor mamy czarny. O, ciężko jest wyżyć z rabunku. My jesteśmy trzej łotrowie! Trzej łotrowie! Trzej łotrowie! Panowie, panowie, panowie! Panowie! Ja chciałbym wam tylko powiedzieć, że ciężko to jest być rycerzem bez konia. Ach, jak ciężko. Gdybym miał konia, to bym po błonia mógł galopować co sił. Biegałbym, skakał, mając rumaka. I chodziłbym sobie, o tam, tam, w przód i w tył. Może o słonie? Nie bym chciał spotkać takiego słonia. Ale po co? Jak to po co? Jak się jest taką małą myszą jak ja, to nikt się ciebie nie boi. Nie bym chciał spotkać takiego słonia. Ja się mogę ciebie przestraszyć jak chcesz. Naprawdę możesz to koniu dla mnie zrobić? No pewnie, że mogę. No dobra, to poczekaj tutaj chwilkę, 10 minut poczekaj. Jeszcze tylko przebierę w kostium krwiożerczego nietoperza, dobra? Ale koniu, nie idź nigdzie, błagam. Zostań tutaj, dobra? Koniu, 10 minut, czekaj. Dobra, poczekam 10 minut. A poza tym, danie ma być pełne. Was się osobno nie jada, ma być rycerz na koniu. Puuu, jakiego to trzeba mieć pecha. Komu jest potrzebny taki koń bez rycerza? Na pewno nie mi. Dzieci? Co to było? Smok? Taki prawdziwy? Dobra, tym razem już sobie z nim dam radę. Smoku! Smoku! Wyłaś! Wyłaś, mówię! Nie wyjdę! Wyłaś, mówię! Nie wyjdę! Jesteś rycerzem, prawda? Prawda! A smoki i rycerze walczą ze sobą od tysięcy lat, prawda? Prawda! Smoki zjadają rycerzy, a rycerze zabijają smoki, prawda? Prawda! To stawaj do walki! Nie! Czemu? Ja nie wiem, czy dałbym sobie radę w walce, nawet konia nie mam. Nie, no trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Znowu! Co to ma znaczyć, danie niepełne? Pchu, jakiego to trzeba mieć pecha! Smoku! Słucham! Ja sobie tak pomyślałem.
No, co ci tam strzeliło do tego twojego łba? Ja sobie tak pomyślałem, niech mnie smok zeszł. Trzeba ci wierzyć, że my smoki nie potrafimy kłamać. Jakiego to trzeba mieć pecha. Ej, smoku! Tak. A w którą stronę poszedł? Czy ja tam się rozglądam za półproduktami? On naprawdę widział konia? I wy też widzieliście konia? Czyli jest na świecie taki koń specjalnie dla mnie. Hurra! Muszę go tylko odnaleźć. Jestem czarodziejem. A ja jestem rycerzem. Bardzo mi miło, do widzenia. Przepraszam, rycerz bez konia? No tak. To musi być panu ciężko. Nie, właśnie się dowiedziałem, że jest na świecie taki koń specjalnie dla mnie. Ja muszę go tylko odnaleźć. O, to powodzenia, do widzenia. Halo, przepraszam, halo. Tak, słucham. Czy pan przed chwilą powiedział, że pan jest czarodziejem? Tak, mogłem o czymś takim wspomnieć. Bez konia, czy jest? Dziwne. Co dziwne? Kula nie przemówiła. Ja wiedziałem! Wiedziałem, że nie ma! Że nie ma na świecie takiego rycerza specjalnego! No, proszę się nie mazać! Proszę mnie zapytać. Pana? Tak, ja jestem bardziej życiowy niż ta kula. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, czy jest na świecie taki rycerz, który nie ma rumaka? Jest. Naprawdę jest? Tak, sam go widziałem. Ale dopiero teraz mi pan o tym mówi? Ale wcześniej nie pytałeś. A w którą stronę poszedł? Tam prosto. Dziękuję! Dobra, idę na górę. Ale zejdźcie, zejdźcie, zejdźcie. Idę na górę, no idę. Będzie, jak tam będzie. Ktoś mi tutaj jakieś zasieki przygotował. Idę na górę. Mogę wam coś powiedzieć? Druga jeszcze rzecz, którą bym chciał bardzo powiedzieć. Dobra, ale schodźcie. Ja wam nie wierzę tego czarodzieja. Schodzić. Idź z tym miszkiem stąd. No. Chodź, mogę powiedzieć? Ej, bo mówię. Zaczynam się zastanawiać. Co tam na to drzewo pokazać? Zaczynam się zastanawiać. Czy to... Daj stąd! Zaczynam się zastanawiać. W kościele też tak robicie? Też tak podchodzisz do księdza? Zaczynam się zastanawiać, czy to ma jakiś sens. Wszystko ma sens. A, co to? Gadające drzewo. Gadające drzewo? O takich drzewach to ja tylko słyszałem w rycerskich opowieściach, ale sam nigdy czegoś takiego nie widziałem. To masz okazję się przyjrzeć. No tak, chociaż o tym będę mógł opowiadać, jak wrócę do domu. Pomału? Nie, no nie chciałem cię urazić. Królewno! Ktoś zamknął mnie i jest mi źle. Podwórzek tej wieży wałbrzyskiej nie chcę siedzieć i czekam wciąż, aż jakiś mochołóż powoli przejdzieś mnie. Księżniczko! Piękna księżniczko! Księżniczko tutaj! Kto cię tam uwięził? Na pewno jakaś zła czarownica! Sama się uwięziła. Ale po co, piękna księżniczko, po co? Jesteś tym rycerzem bez konia? Tak, koniku! Ja cię chyba 100 lat szukałem! Teraz już zawsze będziemy razem. Tak, będziemy razem, o ile nie będzie ci przeszkadzała moja wieczna czkawka. Jaka wieczna czkawka? Zaraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przeszła mi moja wieczna czkawka. Hurra! Skakuj na mnie. Dobra, koniku. Już pędzę. Już jestem, koniku. Już jestem prawie. Jestem razem. Hurra! Teraz zawsze będziemy razem. Z rycerzem. I tak zwierzęczego nie toperza. A wystąpił przed państwem teatr Barnaby Marcin Marzec. Dziękuję bardzo.